Dzień dobry, dwa bilety do Castelmola. Mamy dwa bilety do Castelmola w jedną stronę. Euro 90. Z powrotem pójdziemy sobie na pieszo. Pooglądać widoki na spokojnie, niedaleko. Jedziemy. Autobus podjechał. Wchodzimy do środka, jedziemy. Słuchajcie, pełny autobus. Nie sądziłem, że będzie pełny autobus. To co tu się dzieje w sezonie? My jesteśmy w październiku. Niestety nie wszyscy weszli, bo jest pełny autobus. Ci Państwo muszą poczekać na następny, za 2 godziny. Po około 15 minutach jesteśmy na miejscu. Szkoda, że nie ma słońca. Widok byłby o wiele lepszy. Idziemy schodkami do góry. A najwyższy punkt chyba Castello. Niestety Etna w chmurach, trochę ją widać. Tak, na szczycie. Mamy trochę szczęścia, wyszło słońce. Od razu inaczej to wygląda na filmie. I sam szczyt Castelmola. To jest ciekawe. Kaktusy na dachu. Dziwne.
i wróciliśmy na plac. Słońce wyszło. Zobaczymy, jak teraz wygląda Taormina z góry. Lepiej. A tą uliczką będziemy wracać. Droga na skróty około 2,5 km. Wchodzimy do pizzerii. Pizzeria Nina na Castel Mola, żeby spróbować pizzę. Historia tego miejsca od 1907 roku do teraz. Do rachunku ostatecznego odliczane jest kopertowe 1 euro za osobę. Cieniutkie ciasto. Przed nami kawałek 2,5 km ścieżkami. Siatki ochronne. Po drodze zdecydowaliśmy, że pójdziemy koło takiego krzyża. Może tam będzie widać teatr w Taorminie. Stary, antyczny, grecki teatr. A tu zjedliśmy pizzę. Teatr. Nasz hotel jest za tą górą. Park, plac katedralny. Idziemy dalej drogą w dół po schodkach aż do centrum. Widzicie, agawa zakwitła. Teraz umiera. No i dochodzimy do głównej drogi. Teatr jeszcze widać. No i doszliśmy do centrum. Do hotelu 300 metrów.